Druga część bety do podstawki wszystkich DLC wylądowała nieco przed reworkiem Wilsona, a że są sprawy ważne i ważniejsze, zajmiemy się nowościami dziś. A jest o czym, bo mamy kilka nowych przedmiotów i mechanik. Zacznijmy może od samej podstawki. Walka z Ancient Guardianem została zreworkowana i wygląda jak w Together, czyli macki i filarki. Dodatkowo Guardian ma nowy drop, nasiono ruin. Możemy go użyć na wejściu do jaskiń, co zregeneruje jaskinie i jak i przypisane im ruiny. W Together możliwe jest to jedynie po pokonaniu Fuel Weavera, więc kok zmiana. Jeśli pokonaliście wcześniej Guardiana, to nasiono będzie gdzieś losowo w ruinach. Przeskoczmy do Hamed, gdzie mamy dwie warte uwagi nowości. Nowe danie z Netli odnawiające 37,5 godu, 5 sanity oraz 20 HP może mu gotować z jednego dużego lub potwornego miecha i 3 Netli. Również pozbywa się choroby. Kolejna zmiana dotyczy Roka, a dokładnie jego przelatywania po nas. Z gwizdka, który go przyzywa i dwóch skrawków z Heralda możemy tworzyć jednorazowy flet, którego użycie wyłączy całkowicie przebywanie ptaszora. Możemy to wyłączyć zwyczajnym gwizdkiem. Spoko zmiana na wielodniowych światach. Zaczęliśmy film od zwierzaka z Shipwreck, to skończmy go na innym. Wodne bawoły od teraz mają potomstwo. Miłego grania i do następnego.